prezes, organizowanie jakiegoś charytatywnego meczu z MKS-em. No, okazało się, że akurat zrobił się szybki, wolny termin. W ciągu 2,5 tygodnia zorganizowaliśmy to, co dzisiaj widzicie na sali. Więc frekwencja bardzo duża. Prawdopodobnie na meczach MKS-u nie ma tyle kibiców. Jak na razie widać, aukcja idzie w bardzo dobrym kierunku. Robimy to wszystko dla Małgosi Skalskiej. Myślę, że te wszystkie pieniądze, które tutaj uzyskamy, pomogą jej w leczeniu, w dalszym leczeniu. I cieszymy się, że wraca do zdrowia. No i zagrywać będzie Aleksandra Druciak. I kończymy pierwszego seta wynikiem 22-25 dla drużyny Manufaktury. Kolejna akcja charytatywna, kolejna licytacja. Co tym razem dziś pani wylicytowała? Dzisiaj rękawice, to już się robi taka tradycja, bo to czwarta para rękawic, jakie mam z różnych akcji. Te rękawice z podpisem znakomitego boksera Dariusza Michalczewskiego mają dla mnie potrójne znaczenie. Po pierwsze, takie trochę żartobliwe, bo kolejna rzecz do kolekcji. Po drugie, to jest najważniejsze, zbieramy pieniądze dla Małgosi po to, żeby wygrała ten najważniejszy mecz swojego życia, żeby zwyciężyła raka. I jeśli możemy jej choć trochę w tym pomóc, no to trzeba pomóc. Ale jest jeszcze trzeci powód. To rękawice przekazane przez Małgosię Wierzęć, przez firmę Mediator. A te rękawice kiedyś wylicytował w innych okolicznościach, nieżyjący już mój bardzo bliski kolega Krzysztof Wierzęć. Mają więc dla mnie takie bardzo symboliczne, pamiątkowe znaczenie, takie szczególne. Więc będą to w tej mojej malutkiej na razie kolekcji szczególny fant, szczególny przedmiot. Wszyscy razem, gościa, gościa!